Jeśli szybko nie zatrudnimy nowych pracowników, będziemy mieli kłopoty. A jeśli szybko ich zatrudnimy, będziemy mieli jeszcze większe kłopoty. To bardzo proste stwierdzenie i opis tego, co dzieje się w wielu firmach, które obserwujemy na rynku. Z jednej strony bardzo silna presja na to, żeby znaleźć dobrych specjalistów najczęściej w sprzedaży, a z drugiej strony bardzo często brak pomysłu na to, w jaki sposób dobrze wdrożyć pracowników do firmy. I mimo tego, że coraz częściej, coraz lepiej jest opisywany tak zwany onboarding proces, czyli cały proces wdrażania pracownika do firmy, to jednocześnie bardzo rzadko on jest w 100% realizowany. Jak często zdarza się, że pracownik przychodzi do firmy i musi sam zabiegać o to, żeby dostać komputer, żeby dostać wizytówki, żeby załatwić swoje stanowisko pracy. Podczas gdy od dłuższego czasu wiemy, kiedy on się pojawi w firmie. Jak często zdarza się, że poszczególne osoby, które są w stanie mu dostarczyć wiedzy produktowej, wiedzy o systemach, nie mają w kalendarzu zaplanowanego czasu na to, żeby popracować z nowym pracownikiem od momentu jego przyjścia i dopiero po jego pojawieniu się w firmie zaczynają ustawiać swoje kalendarze. Jak często zdarza się, że często jako menedżer też nie masz czasu na to, żeby przyjść i przygotować swojego pracownika do wejścia w firmę. A z drugiej strony, jeżeli nie wykorzystamy maksymalnego potencjału naszego pracownika od samego początku, to zmarnujemy największy dar, jaki nam wnosi nowy pracownik. Jego wielki zapał na starcie. Tego pamiętaj. Przygotowując przyjęcie nowego pracownika do firmy, zacznij planować wszystkie działania na 2 tygodnie lub tydzień przed pojawieniem się pracownika w firmie. Spraw, aby wszystkie osoby, które mają się nim zająć, miały zaplanowany w swoim kalendarzu miały zaplanowany harmonogram pracy z tym pracownikiem. Aby wszystkie narzędzia były już gotowe. Po pierwsze, to wzmocni zaangażowanie i motywację pracownika na starcie, gdy wejdzie i zobaczy biurko, które będzie kompletnie wyposażone i otrzyma wszystkie swoje materiały. Po drugie, to pozwoli nie zmarnować mu ani jednej minuty na starcie, bo dokładnie przejdzie przez cały proces szkolenia i uczenia się poszczególnych elementów. I finalnie to sprawi, że maksymalnie szybko będzie gotowy do tego, żeby efektywnie pracować w Twojej firmie. W czasach kryzysu, w czasach, kiedy liczymy każdy grosz, nie pozwól na to, żeby marnować czas pracowników, szczególnie zaraz po przyjęciu ich do pracy, bo przyjmujesz po to, żeby zarabiali dla Ciebie pieniądze. I spraw, aby już od pierwszego dnia efektywnie mogli uczyć się po to, żeby po tygodniu móc zacząć wykonywać swoje obowiązki. To da się zrobić, tylko zaplanuj to przed przyjęciem pracownika.